Lider przedsiębiorczości, w której zdaniem kapituły najlepiej sprawdza się gmina Ujazd. Gmina Ujazd położona jest w powiecie tomaszowskim we wschodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię blisko 96 km2 i ma prawie 8 tysięcy mieszkańców. Od zawsze kojarzona była z wielkim przemysłem. Osiedle Niewiadów to kiedyś nie tylko tereny mieszkaniowe, ale przede wszystkim nowoczesny i rozległy zakład sprzętu precyzyjnego. Fabryka ogłosiła upadłość w 2011 roku. Wiele osób straciło wówczas zatrudnienie. Dzięki staraniom wójta Artura Pawlaka tereny te szybko zostały jednak zagospodarowane. Przy współpracy Rady Gminy powołano Radę Gospodarczą, która stała się organem opiniodawczo-doradczym. Jedną z pierwszych uchwał było zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy rozpoczną działalność w Niewiadowie i na terenach po byłych zakładach zatrudnią co najmniej 10 osób. Obecnie po wielu modernizacjach i budowie nowych hal działalność prowadzi tam 9 podmiotów gospodarczych, zapewniając stałe dochody do budżetu gminy. W ostatnich latach władze gminy Ujazd zdecydowały o budowie na terenie gminy nowego, większego przedszkola, o co wnioskowali pracownicy przyjeżdżający do zakładów mających swoje siedziby w Ujeździe. Teraz w nowoczesnej placówce wychowuje się ponad 170 dzieci. Wsparcie takie było konieczne także ze względu na rozbudowę hut szkła Euroglas Polska, w których po powstaniu i uruchomieniu nowej linii produkcyjnej zatrudnionych jest ponad 500 osób. W gminie funkcjonuje także nowatorski system naliczania podatku od nieruchomości według zasady mały może płacić mniej, co ułatwia start nowym przedsiębiorcom. Obecnie działalność w Ujeździe prowadzi prawie 500 podmiotów gospodarczych. Władze samorządowe nie zapominają także o innych aspektach ważnych dla rozwoju gminy. To m.in. miejsca rekreacji i wypoczynku, wśród których wyróżnia się otwarty niedawno park edukacyjny Mikrokosmos, gdzie najmłodsi mogą z bliska obejrzeć realistyczne rzeźby owadów i mikroorganizmów. Warto tutaj jeszcze dodać, że na terenie gminy Ujazd każdego roku prowadzone są inwestycje poprawiające jakość dróg. To wszystko powoduje, że gmina Ujazd jest przyjazna dla mieszkańców i przedsiębiorców. Gmina Ujazd, lider przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo serdecznie za tę nagrodę. Otóż to wyróżnienie traktuję jako wyróżnienie dla przedsiębiorców z terenu gminy Ujazd. Jako samorząd staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, na koniec roku 2018 na terenie gminy Ujazd, gminy średniej wielkości, ponieważ gmina Ujazd liczy 8 tysięcy mieszkańców, w naszej gminie działało 462 podmioty gospodarcze, także przyznacie Państwo, że jest to liczba zaskakująco wysoka. W Ujeździe działają, Szanowni Państwo, ci najmniejsi mikroprzedsiębiorcy, działają małe i średnie firmy, ale działają również potężne zakłady produkcyjne reprezentujące międzynarodowe koncerny. Co do tych ostatnich, Szanowni Państwo, otóż chcę powiedzieć, że nie byłoby ich na terenie gminy Ujazd, gdyby nie wsparcie administracji rządowej. Także nasza gmina jest bardzo dobrym przykładem na synergię biznesu, administracji samorządowej oraz administracji rządowej. Powiem tak, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję ją jako wyróżnienie dla przedsiębiorców z tereny gminy Ujazd i niechaj ono będzie takim symbolem tejże właśnie bardzo dobrej współpracy biznesu, samorządu oraz administracji rządowej. Dziękuję bardzo.